Prawie epickie ujęcie. Witajcie z tej strony Sebastian, a witam Was z lotniska w Amsterdamie. Tak, przyjechałem na kolejny serwis. Troszkę nietypowy tym razem. Na chwilę to zdejmę. Troszkę nietypowy tym razem, dlatego że jeżeli nic nie wydarzy się takiego niespodziewanego, nieplanowanego, to będę płynął z tym statkiem z Rotterdamu do Afryki. Dokładnie gdzieś tam na północny zachód Afryki, gdzieś bardzo blisko Gibraltaru. Nie wiem, czy to jeszcze Maroko, czy to, nie wiem, nie sprawdzałem dokładnie, gdzie to jest, przyznam szczerze. I jak tam dopłynę, to potem muszę wziąć prom. Ten prom będzie płynął chyba właśnie na Gibraltar, a może gdzieś tam do Malagi. Nie wiem, tak często powtarzam, nie wiem, dlatego że nie wiem. Dostałem co prawda informację i wiem, że taka podróż będzie miała miejsce, ale na chwilę obecną się tym za bardzo nie interesowałem, bo to jeszcze kilka dni minie, to po pierwsze, a po drugie to i tak statek ma opóźnienie i nie wiem, czy z nim w ogóle popłynę, czy tylko może pierwszą część serwisu będę realizował. Mają kłopoty z panelem takim operatorskim i z czujnikiem ciśnienia. To jest taka pierwsza część zadania, którą wykonam może jeszcze dzisiaj w nocy albo jutro z samego rana, a potem główne zadanie do wykonania to jest, no, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, bo tak nie znaczy nazwy statku. Druga część to będą wymieniać membrany, czyli ten główny element aktywny odpowiedzialny za separację tlenu i azotu. No i będą wymieniać właśnie te membrany. Potrzebna jest osoba, która całą tą procedurę zna i to przyklepie, że tak powiem, będzie weźmie odpowiedzialność za to, żeby to wszystko było w poprawny sposób zrealizowane. No i właśnie na mnie trafiło. Tylko że te membrany jeszcze nie są dostarczone, dopiero będą, bo statku jeszcze nie ma, więc mało czasu bardzo. Dobra, a czemu to teraz nagrywam, bo nie wiem, jak będzie później. Plan jest taki, że mam się tutaj spotkać z agentem. Idę teraz szukać za chwilkę tego agenta. Dostałem maila z instrukcją, w jaki sposób go znaleźć. Muszę odebrać bagaż i idę właśnie poszukać tego agenta. Następnie on przewiezie mnie z Amsterdamu do Rotterdamu. Zazwyczaj biorę samochód, jak wiecie, ja nawet tutaj przyjeżdżam samochodem albo swoim, albo po przylocie wynajmuję samochód. Ale jako że będę płynął ze statkiem, no to takich możliwości nie ma. No i musiałem wziąć albo taksówkę, albo agenta, no i agent po mnie przyjedzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Z takich ciekawostek, słuchajcie, 2 tygodnie odchorowywałem szczepionkę tego Johnsona. Przez 2 tygodnie miałem taki stan, nazwijmy to grypopodobny, więc leżałem dużo w łóżku, kurowałem się i trwało to 2 tygodnie. 2 tygodnie wyłączone z życiorysu, ani do pracy, ani wyjść do ludzi i tak dalej. No masakra. Prawdopodobnie zwyczajnie ze względu na obniżoną odporność w tamtym czasie złapałem jakieś przeziębienie czy coś i nie mogłem tego wyleczyć. No, tak podejrzewam, ale pewności nie mam. W każdym razie po wzięciu tej szczepionki Johnsona naprawdę 2 tygodnie z głowy, podczas gdy większość moich znajomych twierdzi, że albo tylko jeden dzień chorowała, albo wcale, a ja to bardzo źle zniosłem. Taka sytuacja, o! Zawsze jakiś samochód tutaj jest wystawiony. Powiem szczerze, że ja nie rozumiem fascynacji ludzi samochodami sportowymi. Ja wolę wygodne takie. Wygodne, ciche, bezpieczne. Ale też nie wiem, czy wam mówiłem, jakiś czas temu kupiłem sobie te słuchawki Sony. To są te WH1000 coś tam MX. Miałem białe i zostawiłem je w samolocie. No zwyczajnie, nazwijmy to, że je zgubiłem. No i nie wytrzymałem, kupiłem sobie, znowu sobie je kupiłem. Tym razem czarne. No i zupełnie inaczej się lata. Zakłada się takie słuchaweczki, jest cichutko dookoła i ten, można sobie fajnie muzyki posłuchać i tak dalej. No rewelacyjna sprawa. Dobra, idę w takim razie po bagaż, poszukam tego agenta, kupię sobie coś do picia i możliwe, że będę musiał kiblować gdzieś tam w porcie, jak już mnie ten agent zawiezie i wiem, że statek ma być około 9:00, jest godzina 18:00 z hakiem. Więc prawdopodobnie będę musiał trochę poczekać. Może coś nagram po drodze, może nagram coś w porcie, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, jak coś to do później, hejka. Wiem, muszę się ogolić na głowie, wszyscy mi to powtarzają. Uwielbiam te szelki, więc nie czepiajcie się. Wygląda trochę jak punk. Dobra, słuchajcie, okazało się, że statek ma opóźnienie, będzie dopiero jutro, tak więc zawieziono mnie do Rotterdamu, ale do hotelu. Jestem w jakimś takim tanim, chyba nie wiem, to jest Ibis Budget czy coś takiego. Jest piekielnie mały ten pokoik tutaj, no ale nie płacę za niego, nie będę wybrzydzał. Zobaczmy, jakie warunki.
kabina prysznicowa w porządku, tak samo ogólnie. Warunki tutaj są, no na jedną noc to jest na pewno coś wystarczającego zupełnie. Łóżko duże. Tu jakieś okno na świat, z tym, że otwiera się tylko tak uchylnie. Nie można go otworzyć na oścież tego okna. Dziwna sytuacja, bo tam jest jakiś drugi hotel, nazywa się Wings. I najpierw w tym hotelu powiedziano mi, że ja mam pojechać do tego Wings. Pojechaliśmy do tego Wings, powiedziano mi, że mam się wrócić tutaj, więc jeździłem między dwoma hotelami. Jakieś nieporozumienie zaszło. No nic, teraz już będę się zbierał spać jak najszybciej. Dlatego, że nie wiem, o której godzinie mi jutro zadzwonią. Może być tak, że będzie godzina 4 rano, a mi zadzwonił, wstawaj, wstawaj Sebastian, bo szybciutko na statek trzeba. Tak może być, muszę być na wszystko gotowy. Tak więc idę zaraz spać. Podobno dostęp w tym hotelu, dostęp do internetu jest wolny, w sensie, że nie potrzeba żadnego hasła, więc się tutaj jeszcze do wirelessa podłączę. Najwyżej sprawdzę sobie pocztę, może coś ciekawego przeczytam. Czy coś ciekawego jeszcze mam do powiedzenia? Nie, nic ciekawego teraz nie mam. Nie mogę się doczekać wizyty na tym statku, dlatego że kiedyś byłem na statkach z tej serii. Nie będę mówił, co to za seria, ale to dosyć chyba duże statki, z tego co pamiętam. I są dosyć interesujące. Dobra, nic. Mam nadzieję, że jutro już to się nie będzie przedłużało. I w ogóle tak szczerze, to by chciałbym popłynąć z nimi do tej Afryki, więc mam nadzieję, że to się uda. Dobra, nic. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Hej! Zmiana otoczenia. Jestem już na statku. Pokażę wam moją kabinę. Jak to wygląda w środku. Bardzo prosto. Jest jedno biurko. Gniazdka. Jakieś numery telefonów oraz telefon. To jest kabina pumpmana. Pumpman, czyli ktoś, kto specjalizuje się w pompach. Nie wiem, czy można go nazwać hydraulikiem też przy okazji, czy nie. Tutaj łóżko, na którym będę spał. Tutaj widok przez okno. A może jeszcze pokażę wam łazienkę. Coś takiego. Bardzo w porządku. Nie ma się o co przyczepić. Przynajmniej mam swoją kabinę, nie śpię w szpitalu, jak to zazwyczaj bywa. A tu jeszcze jedno okno mam nawet, ale zaklejone. No i słuchajcie, o 7:30 przyjechał po mnie kierowca i razem z dwoma członkami załogi pojechaliśmy się odprawić do urzędu, do urzędu imigracyjnego, dlatego że właśnie wszystko wskazuje na to, że będę razem z nimi wypływał. A gdzie będę płynął? No w końcu sprawdziłem, jak to się nazywa. Miasto nazywa się Ceuta i ta Ceuta to jest takie malutkie miasteczko, to ma tam kilkanaście kilometrów kwadratowych ten cały rejon. I to jest, znajduje się na terytorium Maroka, ale należy do Hiszpanii. I w tej Ceucie, jeżeli dostaną te części, bo jeszcze tych części nie ma na statku, dopiero mają przybyć, ale mają przybyć te części. Więc będę płynął do Ceuty, w drodze muszę wykonać serwis, następnie w tej Ceucie będę wysiadał i wezmę prom, albo na Gibraltar, albo gdzieś tam indziej w kierunku Hiszpanii w każdym razie. Wiem, Gibraltar to nie Hiszpania, tylko wielkie terytorium Wielkiej Brytanii. W każdym razie tak to wygląda, a jeżeli okaże się, że części nie dotrą, no to kończę robotę dzisiaj i dzisiaj jeszcze będę wracał. Dobra, podekscytowany jestem, dlatego że chciałbym popłynąć z nimi. To jest raz, a dwa, podobno elektryk to jest Polak, więc zawsze jakoś tak... Znaczy, różni Polacy się zdarzają. Kiedyś spotkałem Polaka, który zaczął zdanie od tego, kurwa, gdzie są moje gazety. Poważnie, chodzi o to, że on myślał, że ja przyjadę na burtę z polskimi gazetami. Ja nawet nie wiedziałem, że jacyś Polacy są na burcie, a on oczekiwał, że jakieś pisma mu przywiozę, bo on chce czytać po polsku i tak dalej. No tak, to by nie było wtedy kulturalne. Nawet nie pamiętam, co to był za statek, ale to było dawno, dawno temu. No okej, w każdym razie teraz jestem w kabinie, przebieram się i idę zobaczyć co i jak, z tym, że nie mogę jeszcze zacząć pracy, dlatego że teraz trwa zarówno rozładunek, robią, czy tam załadunek, nie wiem, ale jakaś tam operacja właśnie załadunku, rozładunku oraz tankowanie. I oni są bardzo zajęci i to, co mam zrobić, wiąże się z tym, że będę musiał system na chwilkę wyłączyć, prawdopodobnie.
no jest niebezpieczeństwo, że system się odstawi, o tak powiem, bo będę musiał wymienić czujnik ciśnienia, a jak czujnik ciśnienia wyłączę, to możliwe, że wskoczy jakiś fault i ten fault, to nie wiem, czy on będzie jako alarm, czy będzie jako shutdown, ale trzeba się liczyć z tym, tak samo przy wymianie panelu, może coś się wydarzyć, więc muszę się liczyć z tym, że system się im zatrzyma i zwyczajnie nie mogę za bardzo ryzykować, jeżeli się okaże, że płynę razem z nimi, no to nie wiem, czy będę to teraz robił, bo tak mówię, ryzyko zawsze jest, coś się wydarzy, panel odłączony, a wymiana tego panela to nie jest 3 minuty, dlatego że jeszcze muszę tam softa zrobić, sprawdzić wszystkie wejścia, wyjścia i tak dalej, to troszkę może mi zająć. Dobra, nic, do później i działamy, siła! No hej, moi drodzy, ja wyglądam jak wariat z tymi włosami. Nagrywam się teraz, żeby ta moja historia, żeby ta opowieść miała w ogóle jakiś sens. Swoją drogą bardzo nieświeży jestem. Mam znowu to samo na sobie, bo nie miałem się nawet kiedy... Nieważne. Słuchajcie, co się wydarzyło. Byłem na statku, popracowałem tam, zrobiłem co mogłem. Przyszły te części, na które czekałem i które miałem zamontować w drodze do Afryki. No i okazało się, że są właśnie niekompletne i że nie będę w stanie tego zamontować. Więc zrobiłem to, co mogłem i co? I opuściłem statek i na ten statek będę wracał. Muszę ja te części zorganizować i z tymi częściami na statek wrócę. A to oznacza, że dzisiaj tak na szybko, naprawdę na szybko w biegu uciekałem z tego statku. Zawieźli mnie potem do urzędu imigracyjnego, odprawiłem się. Teraz zawieźli mnie do hotelu, jestem w hotelu w Rotterdamie. Lepsze niż ten poprzedni, zaraz wam pokażę. One się mieszczą tuż obok siebie, dosłownie 50 metrów są od siebie te dwa budynki. No i jutro mam samolot z Amsterdamu o 7 rano, a to oznacza, że o 3.30 już wyjeżdżam z hotelu. Lecę do Warszawy, z Warszawy do Krakowa, a potem z Krakowa muszę się dostać na lotnisko w Pyrzowicach, dlatego że samochód zaparkowałem właśnie w Pyrzowicach, tak, w Katowice, Pyrzowice. Tak więc trochę do bani, nie wiem jak tam dotrę, czy jakimś pociągiem, czy Uberem, ale pewnie bardzo drogo będzie kosztował Uber z Krakowa do Katowic, o ile tam na lotnisko, o ile w ogóle nawet jeżdżą. Więc może jakiś pociąg z Krakowa, dam, nie wiem, do Będzina czy coś. Na szybko ten pokoik pokażę. Łóżko takie podwójne. Ogólnie standard wyższy, jak widać ładnie to wygląda wszystko. Tutaj tak. Tutaj prawdopodobnie jest możliwość, żeby też drugi pokój zaadoptować. Tylko tu jest dziwnie, dlatego że tutaj jest łazienka z ubikacją, a raczej tak, tu jest sama ubikacja oddzielnie, a tutaj właśnie oddzielnie jest łazienka. To się bardzo rzadko zdarza. Ale tu jakaś kabina prysznicowa. Pek. No ciekawie to wygląda. Plus taki, że jak są dwie osoby, to jedna może korzystać z ubikacji, a druga z łazienki, więc to jest raczej plus, no nie? Dobra, jestem bardzo śpiący, a jeszcze mam raport napisać. Nie dam rady teraz tego raportu napisać, bo to mi zajdzie z 2 godzinki. Idę spać, bo i tak muszę za chwilkę wstawać, więc raport spróbuję napisać z samolotu, tak? Lecąc samolotem. Gdzieś tam mam nadzieję, że uda mi się otworzyć laptopa i coś napisać. No nie był ciekawy ten filmik, nic ciekawego się nie wydarzyło, ale tak to jest z tymi vlogami moimi. One pokazują moje życie, moje podróże. Czasami one są bardziej ciekawe, czasami mniej. No to może tylko w 2 zdaniach, co tam, bo to też właśnie was interesuje, co tam na tym statku dzisiaj zrobiłem, a czego nie zrobiłem. Tylko się jakoś już rozłożę lekko, więc teraz troszkę tak technicznie, ale bardzo mało technicznie, bo jestem taki przymulony, że tak będę bredził. Więc to, co zrobiłem, to wymieniłem im panel operatorski, dlatego że ich ten panel, który mieli, to zwyczajnie wyświetlacz im wysiadł, więc cały panel wymieniłem. Nic skomplikowanego, to jest dosłownie 3 minuty roboty. Jedyna trudność polegała na tym, że trzeba przerzucić softa, czyli musiałem zrobić backup tego softa, który tam jest. I można to zrobić, jak to się mówi, easy way albo hard way. Trudniejsza metoda to podłącza się laptopa i się ściąga tego softa właśnie na laptopa. To jest bardziej skomplikowane, dlatego że to się ściąga około 30 minut. Bardzo długo to się ściąga, bardzo słaby transfer. I uwierzcie mi, że no nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby mnie kilka razy nie rozłączyło. Więc człowiek na przykład ściąga 20 minut, a to connection error i od nowa, i od nowa, i od nowa. Dlatego ja tak nawet nie próbowałem tego zrobić. I the easy way to karta pamięci. Można włożyć tam kartę pamięci i na tą kartę pamięci zgrać softa.
Tutaj też jest haczyk, bo to jest karta taka PCMC IA, taka karta pcimcia, tak zwana krzemowa, stara technologia. I jeszcze maksymalna pojemność tej karty obsługiwana przez te panele to jest bodajże 64 megabajty. Megabajty, nie gigabajty. Tak więc nawet to też jest łatwe, bo to można właśnie na kartę zrzucić, ale trzeba być przygotowanym. Nie da się kupić takiej karty w jakimś tam, nie wiem, MediaMarkt czy coś, no nie, takiego czegoś już nie spotkacie. Ja taką kartę na szczęście mam. No i właśnie zrobiłem w ten sposób, czyli z tego starego panelu na tyle jeszcze był widoczny ten wyświetlacz, coś tam było widać, że byłem w stanie właśnie zrzucić to, bo gdyby on był całkiem spieprzony ten wyświetlacz, no to bym musiał właśnie przez kabelek się łączyć, a oczywiście przygotowany kabel odpowiednie mam i tak dalej, tylko tak jak mówię, wolny transfer i ciężko czasami jest to przerzucić. Tak więc to była jedna rzecz, ten panel im wymieniłem, a druga rzecz to wymieniłem im pressure transmitter, taki czujnik ciśnienia. To im wymieniłem, bo też im mieli zły zamontowany, o złym zakresie, więc to było to. No i jeszcze diagnostykę zrobiłem, dlatego że sygnały na mostek, jeden sygnał nie docierał i jeden sygnał nie docierał do cargo control roomu, więc to też sprawdziłem, naprawiłem to. A czego nie zrobiłem? Chodzi o to, że oni mają kłopot z wydajnością, więc trzeba wymienić tam membrany. Jest cała procedura, jak się te membrany wymienia razem z filtrami i ze wszystkim. I doszły te membrany i jak one doszły, to okazało się, że niestety te nie pasują złącza, tak? Za krótkie węże, bo w innych miejscach są blokowane niektóre tam te właśnie złącza. Zwyczajnie nie było możliwości, żeby to podłączyć, tak? A w związku z tym nie ma sensu, żebym płynął z nimi do Afryki, bo właśnie w czasie tego rejsu miałem zrobić to podłączenie, bo to zajmuje tak no z jeden cały dzień, czasami nawet dwa dni to może zająć. Razem z testami to na pewno dwa dni, no jako że nie jestem w stanie tego zrobić, to nie ma sensu z nimi płynąć. No i dlatego będę wracał na ten statek, ponieważ te węże muszę dorobić, znaczy dorobić, kupić takie węże na zamówienie, odpowiednie przejściówki i tak dalej. I z takim zestawem przyjadę i wtedy tą drugą część będę mógł zrobić. Tak to wygląda, taka ciekawostka. No i na cały ten serwis zejdzie 3 dni, dlatego że jak przyleciałem wczoraj, to statek miał być wczoraj, niestety miał opóźnienie, więc na statek wszedłem dzisiaj, też nie mogłem od razu wykonywać pracy, ponieważ korzystali z systemu, miałem tak kilka godzin opóźnienia, potem jak już pracowałem, to musiałem się uwijać jak w ukropie, bo za chwilę wypływali. No i na ostatnią chwilę właśnie okazało się i tak dalej, że nie będę mógł z nimi płynąć, tak więc aranżowanie nowego biletu nie udało się kupić na dzisiaj, dopiero na jutro, więc to wszystko nagle się i tak okazało, że trzydniowy wyjazd taki. No, dobra, no to co, do jutra w takim razie, ja idę spać. Ten raport w samolocie, jak ja będę pisał, tak ciasno i w ogóle, a jeszcze w laptopie mi się klawiatura zepsuła i muszę taką zewnętrzną podłączać. I ta zewnętrzna to wiadomo też trochę miejsca zajmuje. Ale byłem kiedyś w serwisie z tym laptopem. Laptop Della, słuchajcie. Tak się zawiodłem, że się w głowie nie mieści. Ja potem wam pokażę, jaki to jest laptop, jaki to jest model i cholernie wam będę odradzał zakup tego laptopa. Większego dziadostwa naprawdę nie kupiłem nigdy. Kupowałem różne laptopy i tym jestem najbardziej zawiedziony i powiem wam właśnie, co było z nim nie tak. On taki tani nie był wcale, więc kurczę, naprawdę, i to Dell to niby dobra marka, a strasznie jestem zawiedziony, wszystko nim, co się mogło psuć, to się już zepsuło. W każdym razie teraz muszę do niego zewnętrzną klawiaturę w ogóle podłączać, bo zwykła klawiatura nawet nie chce działać. Tragedia. A w serwisie już było ze 3 razy. Dobra, nic. Dobrej nocy i do jutra. Hej. No hej, ponownie. Jestem już na lotnisku Schiphol, jest coś tam 4:30 rano bodajże, więc bardzo wcześnie, pewnie większość z was śpi, a Sebastian w pracy, nie? Słuchajcie, nagrywam się, chociaż nie mam ciekawego do powiedzenia, ale przeczytałem w drodze tutaj teraz na lotnisko, jadąc samochodem przeczytałem, czy zobaczyłem taki filmik zabawny, w którym Monika Olejnik przeprowadza wywiad z jakimś profesorem. Profesor dosyć nielubiany, więc coś tam pewnie ma na sumieniu, ale bardzo fajną rzecz powiedział. Chodzi o to, że ta Monika Olejnik pyta się tego profesora, co z tymi ludźmi, którzy na granicy białorusko-polskiej topią się na bagnach, mają hipotermię, tak? Co z tymi dziećmi i tak dalej. A ten jej mówi, żeby dlaczego nie skorzystają z przejścia granicznego. I ona się tak zwiesiła, taka głupia, no to zawiesiła się zwyczajnie, no bo co miała odpowiedzieć? Miała przygotowany swój skrypt, w jaki sposób atakować, a tymczasem ktoś jej pojechał i faktycznie nie miała już żadnego argumentu,
żeby odpowiedzieć, no faktycznie, skoro to są ludzie, którzy chcą przekroczyć granice Unii Europejskiej, od tego są wyznaczone miejsca, tak, od tego są punkty graniczne, to dlaczego oni się pchają przez te lasy, bagna i tak dalej, no coś jest nie tak. Tylko do czego zmierzam? Do tego, że jak to się dzieje, kurde, że są nagrania właśnie, jak Monika Olejnik tam z tym Miśnikiem się spotyka, gdzieś tam, dawno temu to jeszcze było, tak? Gdzieś tam się potajemnie spotykają, coś tam sobie ustalają i że ci sami ludzie po tylu latach cały czas jakby pokazują jakąś fabułę, no to inaczej tego nie mogę nazwać, tylko pokazują jakąś fabułę, jakąś narrację w polskich mediach i ta narracja tak mocno zawsze atakuje Polskę. Dlaczego oni tak strasznie, właśnie czy Monika Olejnik, czy ten, czy ten od Gazety Wyborczej, właśnie chyba Michnik, tak? Dlaczego oni tak uparcie, a swoją drogą to też nie wiem, czy widzieliście ten wywiad, jak jakaś pani dostała nagrodę z Gazety Wyborczej i podczas wywiadu, jak się tam, jak dostawała tą nagrodę właśnie, to się wygadała, że Gazeta Żydowska, nie Gazeta Wyborcza, tylko Gazeta Żydowska, no ale to każdy, kto się orientuje w temacie, wie, że faktycznie kto jest właścicielem tej gazety i jak to, dlaczego to wygląda tak, jak nie inaczej. Ale do czego cały czas zmierzam? Czyli zarówno ten Michnik, jak i Olejnik cały czas atakują Polskę, prawda? Od wielu, wielu lat działają na naszą niekorzyść. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że Polacy w Izraelu mają swoją gazetę, albo mają swoją jakąś telewizję i żeby nie było dnia, aby w tej telewizji czy w tej gazecie, żeby atakowali Izrael. Cały naród tam izraelski, Izrael jako kraj. Powiedzcie mi, ile czasu by zajął Mossadowi wparowanie tam do tej redakcji i aresztowanie tych ludzi, albo w ogóle jakaś tam likwidacja pod każdym możliwym względem. Ile czasu by im to zajęło? Założę się, że tego samego dnia, po jednej emisji jakiegoś tam programu czy artykułu, już to wszystko byłoby zamknięte w cholerę. Tymczasem w Polsce robią sobie co chcą, szkalują nasz naród, szkalują... czasami faktycznie coś uwydatnią, tak? Czasami pokazują, gdzie jest faktyczny problem, no ale to się zdarza bardzo rzadko. I tutaj jest idealny przykład właśnie tego, ponieważ ci ludzie, którzy nielegalnie chcą przekroczyć granicę Polski i Unii Europejskiej, to po pierwsze nie są żadni uchodźcy, nie mają szans na dostanie statusu uchodźcy, ponieważ się nie kwalifikują, tak? To są zwyczajnie nielegalni imigranci, którzy łamią prawo i muszą być zatrzymani na granicy, prawda? A jeszcze Łukaszenka robi na nich hajsy. I to mnie właśnie drażni, że ta Olejnik w taki sposób do tego tematu podchodzi, aby to polska strona była czemukolwiek winna. Czyli polska strona broni prawa, stoi po stronie prawa, robi to, co do niej należy i spotyka się z atakami właśnie takich ludzi jak Olejnik, jak jakiś tam Laupert i inne takie zera życiowe, które tylko żerują na naiwności lewaków. No, musiałem się o tym wypowiedzieć, dlatego że mnie to strasznie boli, że Polska w taki sposób jest traktowana. Mamy wiele na sumieniu, szczególnie pisiory mają wiele na sumieniu, ale nie podoba mi się właśnie to, co robią ci redaktorzyni. Zaraz się zmachałem, bo ciężki plecak mam strasznie. Mam tutaj dwa laptopy, dwa zasilacze, wszystko tutaj zdublowane. O, światło się automatycznie zapaliło. Dobra, będę teraz pisał raport, bo już wczoraj nie dałem rady, więc biorę się za raporcik i do usłyszenia troszkę później, hej. Zupełnie bym zapomniał, miałem wam pokazać laptopa, z którym mam takie ogromne problemy. To jest Dell G3. I na czym te problemy polegają? Przede wszystkim tutaj na tym łączeniu matrycy z jednostką centralną. Tutaj. To jest takie dziadostwo, że no ta matryca zwyczajnie opada na klawiaturę z hukiem, tak? To tutaj nie trzyma na tych zawiasach. Oddałem go do serwisu, oni coś tam tutaj no, wzmocnili to, coś tam, czy wzmocnili, naprawili to, bo to się zwyczajnie wyłamuje na tych zawiasach tutaj. Robili to mi raz, drugi raz, trzeci, to zwyczajnie po jakimś czasie sam, no siada i tyle. I mówią, że mnóstwo tych laptopów właśnie trafia do tego serwisu z tym samym problemem. Czyli tutaj właśnie problem z zawiasami i to przy normalnym użytkowaniu. Tak naprawdę bardzo rzadko to otwieram i zamykam, dlatego że używam zewnętrznego monitora i pomimo tego, że rzadko właśnie otwieram i zamykam, to i tak się niszczy.
niszczy. Takie śrubki wypadają maluteńkie, które potem no, człowiek nie znajdzie tego, tak? Czyli śrubki wypadają, to jest raz, a dwa, no no mnie to opada. Teraz to było znowu tam niedawno robione i teraz jeszcze jakoś to trzyma, tak? Ale opyk, znowu z takiej wysokości to już spada, a niebawem to będzie i z takiej wysokości opadało, bo w ogóle tam nie będzie tego żadnego oporu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie będzie tego widać może na kamerze, ale tutaj to jest dosyć elastyczne, tak? To się cały rusza i chodzi o to, że teraz połowa klawiszy mi nie działa tutaj. Część działa, część nie działa i dlatego muszę zewnętrzną klawiaturę podłączać do niego, no bo ta klawiatura już działa jak chce. I to też było robione i też jakaś tutaj zwyczajnie projektowy problem mają, no i nie chce ta klawiatura działać tak jak powinna. Ten laptop jest raczej z takiej średniej półki cenowej, czyli ani najtańszy, ani jakiś tam bardzo drogi, ale tak mówię, ja kupowałem Dela, kurde, obiecuję, że pójdę teraz do fryzjera, jak kaczka wyglądał. Co chciałem powiedzieć? Chodzi o to, że kupowałem Dela dlatego, że miały te komputery, te laptopy miały bardzo dobrą opinię, że jak chcesz kupić porządny laptop, no to właśnie Dell. Ja żadnych produktów Apple nie kupuję, bo to jest dziadostwo, jeżeli chodzi o pracę automatyka, tak? Czyli jako automatyk nie ma oprogramowania na te Apple, na tego oprogramowania, które ja potrzebuję, no bo żadna poważna firma z branży automatycznej nie będzie inwestować w tak zamknięty system, jakim są komputery właśnie Apple, a więc poważnego oprogramowania na Apple nie znajdziecie. To jest głównie tam do rozrywki, ewentualnie są zastosowania profesjonalne na Apple, ale takie projektowe i tak dalej, ale nie, że się jeździ z tym laptopem, podłącza się do sterowników, przynajmniej ja się nie spotkałem z oprogramowaniem, te, które używam. Tak, żeby było dostępne na Apple, tak więc Apple nie mogę kupić, nawet nie chcę tego dziadostwa kupić, no to myślałem, jaki jest najlepszy dostępny laptop, który mogę kupić, taki, który mi posłuży i prywatnie, bo można sobie coś na tym pograć, no i żebym tę pracę mógł wykorzystać, no i niestety kupiłem Dela. Mówię niestety, bo też mam ze sobą drugi komputer, w razie czego mam jeszcze HPK, taki model, który ma RS232 slot, i on się już nawet, tak szczerze, to ten HPK się lepiej trzymał, dużo lepiej trzymał, aniżeli ten Dell. Więc teraz jak będę szukał jakiegoś laptopa, to nie wiem, czy nie kupię sobie, nie wiem co, może jakiegoś Panasonica, tego Toughbooka, taki solidny. Nie wiem, będę musiał się zastanowić, jaki laptop jest wytrzymały i spełnia moje oczekiwania, jeżeli chodzi o konfigurację. No, zobaczymy. Jezus, Sebastian, jak ty wyglądasz tą fryzurką? Dzięcioł.